kiedy w VI wieku barbarzyńcy zalewali cesarstwo rzymskie, wielkie, silne, tysiącletnie. Wydawało się, że cesarstwo się obroni, ale nie obroniło się, upadło i więcej już nigdy nie stanęło na nogi. Odrodził się zupełnie nowy świat. Sięgam dzisiaj do książki szczególnej, która opowiada właśnie o wydarzeniach takich nadzwyczajnych w dziejach ludzkości. Książka ma tytuł Bóg w historii. Nadałbym jej tytuł może inny. Opatrzność pisze historię. Książka jest wydana, była wydana w 1926 roku, więc już bardzo dawno. To, że wygląda bardzo dobrze, to tylko świadczy o tym, że to jest reprinting, a wykonany został już pod koniec XX wieku, niedawno, jakieś 30-40 lat temu. To jest książka o tyle ciekawa, że ona sięga do pewnych dat w dziejach człowieka. Na przykład, proszę zobaczyć, wieża Babel, kiedy miała miejsce, rok 2044, przed Chrystusem oczywiście. Abraham, urodzony w 2192, umarł w 2017, długo żył. I tak dalej. Dzisiaj jest czas, kiedy rozważamy wszyscy, czy to już koniec czasów, czy to już jest początek czasów ostatecznych. Wydaje się jednak, że Pan Bóg historię ludzkości pisze nadal cierpliwie, codziennie pisze. Jeszcze wciąż.